Od rana są. Odsłon. Co mam powiedzieć? Ja go oglądam. Chowaj to. Twoi kolego. Ja mam kolejny pytanie. Muszę tam stanąć. Kręcił ten nas. No bo dwa ludzie. On jest cieple co. Kolega ma teraz powie. Ja to rozumiem. Jak zależy, że poważność powierzchni od materiału skramowego. Ciszę wydaje, że to są materiały. Cicho ja mówię. Ciszę nie przeszkadza. Materiał twardy, materiał wieki. To jest od tego. Od twardości. Od twardości. No ale jak co to teraz materiał tego jest wartości? No bo toczysz i nagle ci zostaje się pałki już pokropione. To znaczy po to kropowane, żebyś miał jak najmniejszy. Tak, przy miękkim materiale chyba ta kropowartość jest mniejsza. No gładko słyszałem. Bo ty powiedziałeś, że przy tak mniejszy materiał. Jak się mówi? Miękki materiał czy jakieś inne słowo się używa? Plastyczny. Jeżeli materiał jest bardziej plastyczny, to jak jest kropowartość? Mniejsze. Dokładnie. Wyobraź sobie, że masz plastelinę. I teraz toczysz plastelinę. No fajnie. To zobacz, co ci powstaje. Takie no. A weź wyobraź, co masz w stałe. Które jest znikłe. Ponieważ kolega lubi odpowiadać, to jeszcze odpowiadam na drugi czynnik. Jak wpływają parametry skrawania na kropowartość powierzchni? Czekaj. Ty! Tak. Przejedź kamerę. Pan Hazowski. A mnie nie było. Pan mi odpowie na pytanie. Co ostatnio powiedział kolega? Po śmierci czy pan nie uważał? Jedzie. Czego pan zauważył? Gada cały czas z kolegą i nawet nie słyszy, co tamten odpowiada. On zaraz kończy, on odpowie na pytanie i ty wchodzisz. A mnie to nic nie obchodzi. No nie wiem. Proszę, nie trafię na jego uwagi. No, to jest film. No właśnie. Im szybszy potrzeb, tym kropowartość większa. To znaczy gorsza czy lepsza? Znaczy gorsza jest. Przy większej szybkości. Jest gorsza. W większej szybkości potrzeb. Tak, jest gorsza. Bardzo dobrze. A to będzie teraz szybkości. Im szybkość skrawania jest większa, tym gorsza jest. No lepsza, no słyszałem. Jest lepsza. A teraz pytanie na inteligencję. Czy głębokość wpływa na kropowanie powierzchni? Wpływa. Jak? Jak muszę się zastanowić? Co? Nie pajacu, nie pajacu! Pamiętaj, że to pójdzie w odpowiednie ręce. Po co pajacujesz pod tym słowem? Nie wpływa, że już mi podpowiedzieli. Co? No widzisz, to, a na to dlaczego mówisz, że wpływa, jest to jest normalne? Nie wpływa, czy masz 2 mm, czy 1 mm, czy 5 mm, to czy głębokość? To i tak zawsze próbować też nie wiedzieć. Ile bierzesz głowę? Nie wiem, ale mi się wydawało, że... Siada. Nie powinna być dokładna centrum. Siada, to już odpowiedział na ten temat. Siada. Siadam. Przyjdzie pan Hazuki. No to proszę. Pan Hazuki, proszę. Nie było ostatnio. Świetnie wyszło. Chciałem to powiedzieć, że...
powie, a to już powinien wiedzieć. Co wpływa na propowatość powierzchni w związku z ostrzem narzędzia skrawającego? Hazu, występ tam. Wyobraź sobie nóż. Benar. Powiedz, że Hazu się tak zbliżył. Nóż z nóż to kartka, kawałek, tylko ostrzu. Co w ostrzu wpływa na propowatość powierzchni? Tutaj, patrzysz tylko na to. No nie, 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 tylko patrzysz na to. Ja nie wiem, co mnie stępiono, no nie taki, jaki jestem. Co tam wpływa? Ja ci podpowiem. Tam trzy parametry będziesz widzieć. Ujmując w takim góry. Trzy parametry. Pajacy. Uczysz się, tak? Uczysz się. No. Tak ładnie zaczynić plecami pokazywać jakieś różne pierdoły. Nie tam, tam filmuj. Niech mama widzi potem Hazu kiedy na wywiadówce od razu namacalnie. Jak się chłopak uczy? Nie ma mamy? No nie ma mamy. No to tak. Ma to nie trzyma. No i co? Nic tam nie widzisz, tak? Co tam widać? Gruszkę, jabłko? Co tam widać? Co? Co to jest? Co to jest? Cyczek, pierś, pętek? Co to jest? Co to jest? To jest zaokrąglenie ostrza. Znaczy, już lepiej mówisz. Jak to? O! Działam problem wierzchołka ostrza noża. Tak. Trzy. Tu. To jest jakieś N. To wpływa. Teraz pytanie do ciebie. Inteligencja. Jeżeli ten promień jest mały, to jak jest propowatość? Jeżeli promień jest duży, to jak jest propowatość? Promień jest mniejszy, tym? Promień większy, tym? Jeszcze twoje miejsca tam? Idź, przemyśl sobie sprawę. No ma wszystko widzę. Widzę na inteligencji to. No ja wiem, że dzisiaj jest to nie znam. Kto jeszcze nie był? Czarnecki. A w razie Czarnecki jeszcze nie był. Go... Ładnie. Kolega już wam powiedział, że promień wpływa. Tak, no to już tu. Co jeszcze tutaj widać? Tylko ja odejdę, żeś mnie nie zdenerwował. Co ty robisz? Bo ja tego linijki nie narysowałem. A pan na to fajnie będzie wyglądał w telewizorze. Nie trzeźwy tylko. Czego trzeźwy? Będzie wszystko słychać. To widzę, że promień, kiedy będzie większy, będą mniejsze nierówności. To już byś chciał teraz wolniej? Nie mógł jeszcze przed... Jak wisieliś do końca, to byś miał sobie obecnie... Czarny to duch. Tak. Już jest? Jest. Nie, zniknęło teraz. To znaczy był zamknięty. Od 11. Piotrze. Znaczy ja tak ja wnioskuję, że kiedy tutaj promień będzie większy, to będą mniejsze nierówności. Co? Jeżeli ten promień będzie większy, będą. Ale byśmy powiedzieli, że promień wpływa. Co jeszcze? Nic tam nie widzisz? Ale... Jak nic nie ma? Tam jeszcze dwie rzeczy da rady uchnąć. Jeszcze to ten fragment, który my tutaj nagrywamy teraz. Ja teraz przejdę dzień do domu, przejdę sobie. To miałem też szkoły, to nie tylko tak. Ale to co? Masz żadnych wywiadów. Tylko masz mi to tego nie kasować. Dobrze, nie ma sprawy. Ja to muszę przegrać. Sam, działaj. Czekaj, odejdź.
Nic tam nie widzisz. Mam przyłożenie. Jakie przyłożenie? Przedstawię. Gdzie on jest? Który to jest? Kąt to chyba ma dwa ramiona, nie? To się gruntuje. Nie ma. Jaki to jest kąt? Zakładam, że tu jest kierunek po prostu. Tak. Ale to w górze to wkładałeś? To mało? Tak. Nie, ja odchodzę, to jest no, ale tu masz mało. Kto jeszcze nie odpowiadał? Nie, to jest dużo. To ma koła. Ja odpowiadałem już. Dobra, na szansę się poprawić. Ja się rozumiem, to jest ten kąt, który tutaj leży. Między główną krawędzią skrawającą a kierunkiem po prostu. Potem w ogóle się nie orientuje. Przyłożenie. To jest? To jest? Przystawienie. Kąt przystawienia. Powiedziałeś, że przystawienie. Gdzieś przyłożenie. Pójdę po krawędzi, powiedziałem, że jak go oznaczamy? Wszystko jest zapisane. Papir. No zaraz otworzymy. Jak to się nazywa? No to jest przystawienia. Jak go się oznacza? Nie, ale panie, słuchaj, nie słuchajcie pan. No, wariant. Takie co? Co to jest? Ale to jest kąt. Kappa. To jest. A jaki kąt znajduje się po tej stronie? Kappa. Bo ten jest pomocniczy, a ten nie jest główny. Kappa. Kappa. Chociaż powiem wam, że i kappa i kappa prim prawie, że jednakowo wpływają. Dobra, jest to dwa kąty. Im większe są te kąty, to jakie? A jak są mniejsze, to jakie? Jak są mniejsze? Jak są większe, to jest tak. Jak są większe, to kropowatość jest... No strzelaj. Strzelaj! Takie kreaturnie pana Bojanowskiego. Dobrze, dobrze. Jak? To co tam weźmiesz? Może ja... No weź, skanuj emisji. Cięcie! Cięcie! No nie, można zasięgać, wiesz, obraz normalnie. Możesz co... Filozofać. Piepal, bo nie ma czasu. Piepal, no fale przecież, no. Filozofek. Panie reżyserze, cięcie proszę. Hello! Hello! To piąta D. Ale twarz okropnie wygląda, jak na rybała. Coś po prostu przyzwyczaić. No, no jest mowa wtedy. Po prostu kamera jest. Thank you.
Maciuś! Gdzie jest ten? Czy się kasa? Dzwoni, dzwoni. Nagrywa, durnie, wiesz, no, co nagrywa. Musisz jeszcze raz wcisnąć, to będzie koniec nagrywania. Pana, czy z tego nie przyjdziemy? Dobra, nie przychodźcie. Czy z tego pierwszego też nie? Też nie. Nagrywa. Pierwszego będą może nie. Nie. Drugiego? Nie. Też nie przychodźcie. Będziecie zjebani na pewno. No to trzeciego gdzieś tak o 11, 12 przyjdzie. To słabe światło jest, jak już na tysiące. Bo go wyrzucę. Teraz wyrzucę tego szulka twojego. Nagrywa, kurwa, takie pisze. Czy się chciało zobaczyć i tego? Matka będzie, on to ma chyba szulka. To co? Nie pójdę na w dniu. Negatyw? Ja pierdolę, jaki koszmar. Kurwa, jakbyś oczy zajebiście świecą. No mówcie coś, dupki. Negatywie. Powiedz mu, gdzie to się uruchamia, bo on nie wie przecież. Już kręci. Jak kręci? No przecież. Ja bym go zabrał tą kamerę. Ale poczekaj, przepraszam. Krzysiek, uważaj. Ja nie widzę zeszytu. Słuchajcie, ja jestem ciekawa, skąd wy się zrobicie na czego? Będziecie jeszcze raz podchodzić do interpretacji, co? Proszę pani. To jest to do rzeczy, jest jakimś tam aferem. Ale nie jakimś, tylko nad aferem do kogo? Do ludzi, na społeczeństwo, żeby nie zachowywać tak jakby się dualistycznie. Żeby zrozumieć ludzi z czasami, że nie tylko zaczepani. Po prostu co? No jak gdyby zwraca się do nich, żeby na pewno sprawy zwracali większą uwagę, oczywiście. Dalej, są to oczywiście sprawy związane co, z życiem, dniem codziennym, ale teraz zastanów się może nad ostatnią zwrotką. Przeczytaj jeszcze. Pani dożercy nie zjadajmy się dobrze, no. Bo nie właśnie w stanie nie zawracać. No właśnie. Czyli co? Nie niszczmy się. Czym?
poprzez swoje zachowanie, poprzez co jeszcze? Stosunek nawzajem do siebie. No właśnie. Poprzez co jeszcze? Przecież tutaj brak szacunku ludzi nawzajem do siebie. Czyli jest to wiersz no, bardzo aktualny. Ludożercy. Właśnie. Nie? Myślę, że w dzisiejszych czasach też znalazłby swoje odbicie. Jak myślisz, Paweł, czy nie? Przedostatki. No właśnie. Żeby nie kupować świecy makaronów, nie? Właśnie. Ale gdybyśmy się cofnęli 10 lat wstecz, to byłby bardzo aktualny. Dobrze. Tak, ale no. Że on też mój głos, mój odcisk, no. Moje spodnie, moja rola, a, no. Za jest ok. No nic. No właśnie, ja sobie... No nic. Jak? No to jest właśnie, wszystko jest moje. Wszystko jest dla mnie. Tak? To nie jest nic złego. Że ja myślę tylko o sobie. No, to jest przede wszystkim o sobie trzeba myśleć. No, a dlaczego? Przecież żyje się za siebie. Kochany, no to właśnie. To, że żyje się dla siebie, to właśnie wynika z egoistycznych przesłanek. Żyć trzeba i dla siebie, ale też i dla innych. No pewnie, jasne. Ale to już jest, wiesz, Paweł, indywidualna sprawa, nie? No, to już jest indywidualna sprawa. Dobra. Ale jeszcze dajemy się czas. Proszę. No Robert. Będziesz gwiazdą nie No. No dobrze, to powiedz teraz może tak, zapomniałeś to, co myśmy mówili, to może powiedz, co ty zapamiętałeś z oświecenia, co ty wiesz? No przecież nie będziemy, wiesz, rozpoczynać od znowu ran czasowych i od założeń. W każdym razie jednym zdaniem. Połowy XVIII wieku, to znaczy od 1700 któregoś tam 20 czy 30 roku dokąd tu właśnie już nie pamiętam. Co? Siła zabawy naprawdę pani przy tym powiedział, że... Słucham? Usiądź, Robert. Ty jesteś też w ogóle niezajęty, niezainteresowany tym, co trzeba teraz. I nie przeszkadzaj. Znaczy... Ta boka oświecenia. No. A ty mówisz, spowodowała przerw umysłowy, znaczy w myśleniu. I w kulturze, oczywiście chodzi o Europę. Słuchajcie, ja chciałabym, żebyście uważali i żebyście starali się pewne kwestie zapamiętać, bo naprawdę szkoda czasu. Proszę. Samo słowo oświecenie pochodzi od, znaczy właściwie... Właściwie to słowo to wymyślili filozofowie niemieccy w XVIII wieku właśnie na ten nurt, który się pojawił. A więc dało się to odnosiło się do kogo? Do kogo? Odnosiło się to przede wszystkim do tych, którzy wierzyli w rozum. A właśnie, czyli ogólnie do człowieka wykształconego. Proszę? Tak. Tak samo jak Hirty. Masz rację, postacie do siebie podobne. I
tutaj jeszcze można byłoby dołożyć kogo? Żonę? Żony mąż. Dobrze, a teraz tak. Robert. I teraz słuchajcie. Drugi bohater pozytywizmu. Proszę wskazać przykład bohatera nie pozytywizmu, tylko z epoki oświecenia. Proszę. To był kto? Przypomnijcie sobie właśnie powrót Fosma. Kto tam oprócz tego Szarmanckiego występuje? Kto występuje obok Szarmanckiego? Krystian. Proszę. Nie, proszę, Krystian, a Walery, kim był Walery? Kim był Walery? Jest to on. Natomiast we wtorek sprawdzian z okresu od antyku do oświecenia, włącznie panowie. No to bardziej włącznie pracowania. Nie, będzie tak. Z każdej epoki będzie kilka pytań. Ale to będzie taki test, że będziesz musiał się wykazać znajomością wszystkich. Znajomością. To zobaczycie, jakie wam oceny wyjdą na scenę. Wstyd, żeby nie było ocen bardzo dobrych w piątej klasie. Ja już nie mówię o celujących. Ale wstyd, żeby... Że... Tylko mówię, jeden z was musi się zająć tym, żeby wypożyczyć kasetę. To już na samym początku było ustalone. Nie wiem, nie pamiętam to. I potem nam jeszcze zostały tak, dramaty. Został nam Różewicz. Dajcie mi to też. Słuchajcie, został nam Różewicz z kartoteką, Mrożek i tango i Popiół i diament. I oprócz tego zostały nam jeszcze utwory z tej literatury współczesnej. Czyli już zostało tego niewiele. Teraz tak, Robert, dobrze by było, gdybyś pamiętał. Teraz zespół wychodzi? No, no. Oj, brakuje im dużo. No, no, bo, czyli jednak wcale nie są tak dobrze. Jak nie, bo sprawę, że się nie powinniśmy to na nim tego. Może to się zawsze. Jaka ciekawa. Na szczupcy. Ale tutaj widzę, że kim to z wami? Nie, nie, panowie, kim to z wami? Czyli wasza inteligencja wcale nie jest taka. Nie, ja. Ja tam jeszcze siedziałem. A tu? A tu dopiero zaczęliśmy. A jak? A dopiero zaczęliśmy. Dopiero po 20 razy. Co to jest za program? Co? Co Sokora tam jakieś hasło jest? Nie. Co to jest? To ja ci tam już nie rozumiem, mówię krzyżówkę. Ale no to mogłaby nam pani wolnić. Pan Jaszy Fasola? O, i popatrzcie, i to jest wasz obrazek. O, teraz. Ale wtedy ja wygrałem nagrodę, to ja. To się podzielimy z kolei. No dobrze, to teraz. Panowie, zobaczcie. Oświecenie macie w głębokim poważaniu, bo tak. Nie, to się twarz. Takie bardzo dobre. No dobrze, to jest bardzo ważne. Nie tak, że mam tylko jedno narysować, ale to bardzo dobrze. Dziękuję wszystkim, bo to powinien być. A ty dzisiaj...
dalej z kamerą. No bo to jest... No jego zeszyt teraz jest tak. Bo to magazyn nie. Nie, właśnie nie ma krzesła. Rozumiemy, ponieważ zadanie jest na ocenę no wyjątkowo tutaj dzisiaj wysoką, ale to z okazji gwiazdki i to zadanie nie jest wcale aż tak premiowane. Tylko po prostu z okazji gwiazdki zadanie będzie wyjątkowo wysoko ocenione pod choinkę. Tak? Czyli jestem w gabinecie 100 wieśleń. Pierwsza osoba, która rozwiąże zadanie, przychodzi do mnie z właściwym wynikiem. Myślę, że to będzie Piotr. Tak, ja mam nasz koncert. To co, mogę Was zostawić? Tak? Mogę Was zostawić? I będzie wszystko w porządku? Szyby nie polecą? Tak? Świetnie. To do zobaczenia za chwilę. Jak zadanko będzie rozwiązane. Ja myślę, że to będzie ten Przemek Czarnecki z tym zadaniem. Jest taki przejęty swoją rolą, że on minutę rozwiąże i uwiecznimy tą jego szóstkę na tym. Właściwie, na filmie. Na filmie, tak.